Zapraszam na mecz rewanżowy 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na początek starcie Benfiki ze Spartakiem świetnie rozpoczęła drużyna portugalska, która dzięki golu Rafy wyszła na prowadzenie w meczu. Spartak spróbował odpowiedzi na tą bramkę Benfiki, ale niestety swoje sytuacje goście marnowali. Benfica awansuje do ćwierćfinału. Sevilla była sprawcą niesamowitej sensacji w pierwszym meczu, pokonując obywateli 3 do 0. I w drugim meczu to również zespół z Andaluzji wyszedł jako pierwszy na prowadzenie. Tuż przed przerwą gola na 2 do 0 zdobył En-Nesyri, zamykając totalnie sprawę awansu do 1/4 finału. A natomiast bramkę honorową dla City zdobył Gabriel Jesus. City odpada i to zdecydowanie zasłużenie. Juventus Barcelona. Barcelona pierwszy mecz wygrała 4 do 1. Jednak rewanż to totalna katastrofa dla Dumy Katalonii. Kapitalnie pokazał się nowy nabytek Juventusu Dusan Vlahovic. To już jego druga bramka w tym spotkaniu. A w tej sytuacji Serb zaliczy hat-tricka. Szczelanie zakończył w tym spotkaniu Moiskin. I Juventus zmasakrował Barcelonę w drugim meczu. Borussia Mönchengladbach, Lyon. Źrebaki broniły zaliczki 1-0 z pierwszego meczu. Mecz ten był całkiem wyrównany, ale to gospodarze wyszli jako pierwsi na prowadzenie. Lyon miał również swoje sytuacje, by wrócić do gry, jednak kapitalnie bronił Sommer. W doliczonym czasie gry kontaktową w dwóch meczu strzelił Slimani, jednak było za późno na to, aby gonić. Gol tego tygodnia to starcie, to bramka Rafy ze Spartakiem Moskwa. Kapitalna wymiana podań piłkarzy Benfiki i Rafa wykończył w świetnym stylu tę akcję.